Proszę, my jesteśmy do bólu logiczni. Jak idziemy, głosimy od drzwi do drzwi, szerzymy dziś Jehowy słowa treść. Jehowy słowa treść. Po wsiach i miastach, tak jak krowie na rowie, tak tu wiesz, śpiewam te najważniejsze, tak dukuję. No. Proszę Państwa, na świadków Jehowy ludzie rozwścieczeni, no by mogli, gdyby mogli, to by zabili, proszę Państwa. Tutaj na placu, już teraz się zmieniło troszeczkę, na placu Narutowicza, gdzie jest ta pętla, gdzie jedzie dziewiątka od placu Narutowicza do Wiatracznej Ronda. Proszę Państwa, ksiądz wyskoczył tam na drugim czy pierwszym piętrze, w takim domku mieszka przy kościele, no kościół przy placu, na placu Narutowicza, Jakuba, kościół Jakuba katolicki, gdzie kiedyś jak ja tam usłyszałam głos pijacki księdza, to uciekłam z tego kościoła, w którym byłam pierwszy raz. No i ten ksiądz wyskoczył, zaczął krzyczeć, że policją, no wiesz, zaraz policję wezwie. No. A ja powiedziałam, że ksiądz zachowuje jako człowiek bardzo niegrzecznie, bardzo nieładnie. Policją to może straszyć pijaka, łajdaka, który jest pijany i włóczy się teraz w 2019 roku stadnie, bo to po mszach idą stadnie pod mostem Poniatowskiego. Butelki tłucze. No i tak Alina Lasota, ta litewska reżyserka w Green Gallery, proszę Państwa, powiedziała do tej grubej baby, kierowniczki galerii, że ona zaprasza rzekomo Rysię Czubak, która kielichy tłucze, wyzywa ludzi od różnych tych. I Lasota powiedziała, no wiesz, powiedziała jak powiedziała, że Rysia jest pedałem, proszę Państwa, i obgaduje ludzi, no ale już była tak zdenerwowana, że już wszystko musiała powiedzieć. Tak, że tę Green Art Gallery zamknęli. Tam jeszcze jej córka prowadziła, też pomagała matce, ale to się rozsypało, bo skoro dwie kobiety nie umiały sobie poradzić i sztuka nie jest domeną życia obu kobiet, no to musiało się rozsypać. No, rozwojony się nie ostoi.